jakby nam mógł coś powiedzieć więcej o swojej drużynie MKS Balkony. Wszyscy drużyna jest prawie cała z Paderewy, z osiedla Paderewskiego w Katowicach. Drużyna ma już 17 lat ponad. 17 lat. Występujemy w dniach Paderewy, graliśmy w Play Arenie, chociaż niestety liga się rozpadła w Katowicach. Ale powstała taka jak liga KLS, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jestem pracownikiem Mosiru Katowice. Cieszę się, że miasto wspiera KLS. Jest to bardzo super inicjatywa. Wspomniałeś tutaj, że jesteś pracownikiem Mosiru, czyli na co dzień masz taki kontakt, styczność ze sportem. Czy mógłbyś nam coś powiedzieć właśnie więcej odnośnie tej tematyki, która najbardziej tutaj nas interesuje, czyli piłka nożna? Tak, pewnie. Jestem pracownikiem Mosiru na Stadionie Miejskim w Katowicach. U nas wynajmuje obiekt GKS Katowice i odbywają się mecze pierwszej ligi. Przygotowujemy murawę do pierwszej ligi. Czyli tutaj masz taką odskocznię z piłki 11-osobowej, którą oglądasz na co dzień na szóstki. Pewnie tak. I zdecydowanie jest inna piłka, jest bardziej taka szybsza niż ta drużyna, co grają na naturalnej murawie. A co byś powiedział odnośnie poziomu rozgrywek pod względem organizacyjnym i jednocześnie drużynowym? Jak przeciwnicy i twoja cała druga liga prezentuje się w twoim odczuciu? Liga jest naprawdę dobra. Występujemy w pierwszej lidze, nie w drugiej. Przepraszam, masz rację. Cały czas przypominam sobie, że gracie w tej drugiej lidze, ale gracie w pierwszej. Poziom jest naprawdę wysoki, co bardzo to zadowala. Jest najważniejsze to, że to jest dla ludzi niezrzeszonych. Występują około 4 osoby mogą grać w drużynie zrzeszone. Nie tak. Trzy, przepraszam bardzo. 3 osoby mogą grać w drużynie zrzeszone, a nie tak jak było w Play Arenie, że to jest nieważne jak i w której lidze ile drużyn grało. Jest liga poukładana, fajne jest boisko rozmieszczone, wszystko mi się podoba. Murawa jest zadbana, oby tak dalej. Czyli przed tobą dzisiaj mecz z drużyną Uwolnić Barabasza. Jakie przewidywania przed meczem? Oj, bardzo ciężko, ponieważ nie mamy bramkarza. Czyli najgorzej. No najgorzej, ale może zagrać z nami jak chcesz. Nie mogę niestety.